Tak, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Bibliotece Norwida. Pierwsze spotkanie w ramach naszego festiwalu literackiego Proza Poetów, który to festiwal, jak wiemy, wszyscy nosi imię Anny Tokarskiej, naszej wspaniałej koleżanki, poetki, nieżyjącej już, ale autorki wielu ciekawych, wspaniałych wierszy, tak zwanej Lubuskiej Szymborskiej. Zaczynamy dzisiaj pierwszym spotkaniem z naszym gościem, który już się tu przedstawił, Łukasz Orbitowski. Witamy serdecznie w Zielonej Górze. Dobry wieczór. Za chwilę moja koleżanka Anna powie parę zdań o naszym gościu, potem Roman Wojciechowski podjął się tego zadania, rozmowy z naszym gościem. Ja tylko chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na pozostałe spotkania i wydarzenia naszego festiwalu. Jak Państwo mogli się zorientować, tych wydarzeń jest mnóstwo i będą trwały do 2 grudnia. Jutro kolejne. Chciałbym tylko też przy okazji powiedzieć i zaprosić serdecznie na wydarzenie szczególne 10 listopada w naszym Zatoniu, w Parku Książęcym w Zatoniu, gdzie będzie taka nietypowa ekspozycja 5 rysunków, oryginałów, które są w zbiorach naszego Muzeum Ilustracji Książkowej, 5 rysunków autorstwa Cypriana Norwida. Te oryginały po raz pierwszy będzie można przez te 6 godzin zobaczyć w oranżerii w pałacu w Zatoniu. Przy okazji też będziemy tam czytać teksty Cypriana Norwida, będzie śpiewanie Cypriana Norwida, więc wiele ciekawych wydarzeń i oczywiście należy się bardzo ciepło ubrać, bo wiadomo, że jesteśmy już w czasie jesiennym. Też serdecznie zapraszam na turniej, na właściwie konkurs na interpretację wiersza Anny Tokarskiej. To z kolei odbędzie się 23 listopada i są ciekawe nagrody, ale też i będzie myślę mnóstwo chętnych, którzy zmierzą się z poezją naszej Ani Tokarskiej. Również 30 koncert galowy naszego festiwalu, tym razem śpiewająca para, już znana nam, Grzegorz Tomczak i Iwona Lorenc, czy Iwona Lorenc i Grzegorz Tomczak, z nową płytą przyjadą po raz kolejny do naszej biblioteki, do Zielonej Góry, na nasz festiwal. Te wszystkie wydarzenia oczywiście na stronie www, na stronie facebookowej biblioteki, na Literackim Norwidzie. Także, że na bieżąco służymy informacją. No i może tyle, żeby już nam gość nie czekał. Anna, teraz parę zdań o Łukaszu. Miałam przygotowane trochę więcej niż parę zdań, ale oczywiście nie będę Państwa tutaj zanudzać, bo jednak najważniejsze jest spotkanie z żywym autorem i możliwość rozmowy. Powiem tylko, że bardzo często porównuje się autora do Stephena Kinga. Na pewno o tym też będziecie panowie rozmawiać, ale sam pan tak podsumował to porównanie. Mój prywatny stosunek do Kinga jest przedziwny, bo jest dla mnie średniej klasy pisarzem, który pisze książki dla młodzieży. Jednocześnie on współtworzył moją wyobraźnię. Jak miałem 12 lat, zaczytywałem się w miasteczku Salem, w Lśnieniu, dlatego teraz też czytam każdą nową książkę Kinga. Nie unikniemy pewnie tych porównań, więc dlatego sobie pozwoliłam zacytować. Myślę, że pan to rozwinie. Autor znany, wyróżniany, nagradzany, nominowany, o tym pewnie też będzie na tym spotkaniu, tak więc zapraszam na to pierwsze spotkanie. Wspaniały autor Łukasz Orbitowski w rękach wspaniałego prowadzącego, pana Romana Wojciechowskiego, naszego pracownika, więc myślę, że ten wieczór będzie bardzo udany, czego państwu i sobie życzę, a także internautom, którzy są z nami. Dobrze, to zaczynamy. Jest nam bardzo miło, że przyszli Państwo spotkać się z panem Łukaszem. Ale na początku właśnie nie będziemy mówić ani o Kingu, ani o tych wszystkich ulubionych rzeczach. Ja bym chciał usłyszeć,
Jak pan wpadł na pomysł, żeby na swoim profilu wymyślić czarnego coacha? Ojejku, czarny coach. To nie ma za tym jakiejś wielkiej idei. To było w ogóle bardzo spontaniczne, bo przyszedł mi do głowy właśnie taki sketch. Poszliśmy z dziewuchą do restauracji i ja to nagrałem, taką pierwszą wypowiedź, się strasznie spodobało. I za tym to poszło dalej. Może to się wzięło, wie pan, trochę z niechęci, jaką ja przejawiam do coachy jako takich. To znaczy, tutaj przepraszam, jeżeli jest tutaj na sali jakiś coach, no ja to nie jest tak, że ja nie lubię każdego coacha, ale w swojej masie jawią mi się jakimiś takimi nawoływaczami do zbędnej cnoty. I dla mnie to jest zawsze podejrzane i nie wierzę ludziom, którzy znają łatwe recepty na życie. I to się trochę z takiej złośliwości wzięło. Poza tym, wie pan, jak zapewne pan się domyśla, czarny coach jest takim awatarem, który pozwala wyrażać myśli, które my bardzo często myślimy, ale ze względu na jakieś poczucie przyzwoitości ich nie wyrażamy. I w tym sensie coach jest tą potworną maską, którą czasem przyjmuje, żeby pojechać po bandzie. O, w ten sposób. Czyli jest to swego rodzaju odpowiedź na to, co nas otacza. Może tak, tak. Coach, tak. Coach komentuje i nawet sobie teraz układałem, jak jechałem, jakiegoś coacha odnośnie tych nieszczęść, które teraz się dzieją i może nawet to nagram, ale jestem sam, podróżuję po Polsce i może coach trochę poczeka. Będziemy czekać z cierpliwością. Po przejrzeniu pańskiego profilu i różnych rzeczy związanych z pana ulubionymi rzeczami, to zauważyłem, że jest to generalnie muzyka rockowa. No coś takiego, tak, tak. No ale ona często jest postrzegana, bo sam jestem zwolennikiem tej muzyki, jako taka w rodzaju niszowa, w tej chwili dominuje plastikowa, disco polo i tym podobne. Jak się czuje pan w tym zalewie zupełnie innej muzyki? Czy muzyka rockowa, metalowa skończyła się? Czy jest ważnym nośnikiem jakiejś treści? Wydaje mi się, że tak. To znaczy poza tym jakimś czasem, może w ten sposób. Metal był kiedyś muzyką, która skupiała w sobie środowiska robotnicze, środowiska rebelianckie, był brudny, niegrzeczny się i hałaśliwy bardzo. I on się z tego powodu nie podobał i pewno nie podoba dalej. Natomiast z jednej strony rzeczywiście jest dokładnie tak, jak pan mówi. Mamy w mediach prezentowaną nieco inną muzykę, ale trzeba to skontrastować chociażby, jeżeli patrzymy na rzeczywistość, próbujemy ją postrzegać w jakichś kategoriach obiektywnych, to w całej historii polskiej muzyki nie było większego zespołu niż Behemoth. Wszelkiego, tutaj mam na myśli jak gdyby oddziaływanie na świat. Odkąd pamiętam, ambicją polskich muzyków, zresztą słuszno było zawojowanie tak zwanego Zachodu, uzyskanie rangi artysty międzynarodowego i to próbował robić. Basia Czerczelewska to próbował robić taki artysta jak Krzysztof Krawczyk, grupa Boys i bardzo, bardzo wielu innych i wszystkim nie wyszło, a wyszło to wyjście z Behemota, którzy rzeczywiście grają, czy też grali trasy zapełniające bardzo duże hale koncertowe, a za Behemotą idą inne kapele, idzie Mgła, idzie Batiuszka, idą inne zespoły, które wywodzą się z Polski, natomiast są artystami międzynarodowymi, bo metal jest muzyką międzynarodową, także jak gdyby w takim sensie to można powiedzieć, że jak gdyby metal się nie miał lepiej i Polska jest jak gdyby w przedziwny sposób wizytówką naszego kraju ze względu na popularność tych i innych wykonawców na Zachodzie, co jest dziwne, może nie dziwne, ale
paradoksalne, biorąc pod, jeżeli spojrzymy na to, jakim nasz kraj chciałby się teraz jawić. Obserwujemy ten zwrot ku tradycji, ku religijności, metal się temu zawsze sprzeciwiał. I tu znowu jak gdyby bez jakiegoś oceniania i wartościowania, pewnego rodzaju postawa zrodziła pewnego rodzaju reakcję. I tak to w tym momencie wygląda. Także ja bym akurat o tych wyjców był spokojny. Przeszliśmy przez muzykę, a teraz chciałbym dotknąć szeroko pojętej fantastyki, ponieważ zaczynał pan od pojętej fantastyki. Horrory, space opery, fantasy, filmy, gry, ale kiedy osobiście mówię o tym, że lubię to czytać, to generalnie patrzą na mnie troszeczkę ludzie dziwnie, bo nie mam na to czasu, ja tego nie czytam. Fantastyka, taka lekka pogarda w oczach. Jak to właściwie jest z punktu widzenia autora? Ja mówiąc szczerze, teraz się już czuję całkiem zażenowany, bo rozmawia pan tutaj z człowiekiem, który słucha metalu, czyta fantastyki, jeszcze się wygłupia w internecie. Wszystko źle. Ale mnie to pasuje. Tak, ja się domyślam. Do czego zmierzam? Ja mam nadzieję, że kiedyś tego rodzaju... tutaj musiałbym trochę powtórzyć to samo, co mówiłem o metalu, bo ja rzeczywiście załapałem się na czasy, kiedy kontakt z fantastyką i fascynowanie się literaturą, czy też filmami fantastycznymi był zarezerwowany dla, przynajmniej wizerunkowo, dla jakiejś tam grupy odszczepieńców, dla dziwnych ludzi, ewentualnie informatyków, prawda? Funkcjonowało w czasach mojej młodości jakieś takie wyobrażenie, że literatura fantastyczna to są smoki, zielone ludziki i jakieś takie bzdury. I proszę bardzo, jak znowu przemienił się świat. Przecież seriale fantastyczne, takie jak Gra o Tron, która trochę zmieniła w ogóle stosunek do fantastyki i jej odbiór, zyskały wielką popularność. Teraz wszyscy komentują Dune. Mało tego, przypuszczalnie najwybitniejszy autor fantastyki polskiej po Lemie, czyli Jacek Dukaj, zyskał status mędrca. Swoją drogą przestał być pisarzem, teraz jest mędrcem i urządza się z nim wielkie live'y na Wyborczej, w których pan Jacek tłumaczy ludziom, co jest, było i będzie. Prawda? Także ja mówię o tym, żeby znowu pokazać pewnego rodzaju emancypację i ogromny rozwój czegoś takiego, co nazywaliśmy kiedyś pogardliwie fantastyką, bo okazało się nagle, że to jest ludziom po pierwsze potrzebne, a po drugie potrzebne w sensie emocjonalnym jakiegoś przeżycia, które ma już charakter masowy, znowu Gra o Tron, Hobbit i tak dalej, Fundacja, wiele innych wspaniałych seriali, a po drugie no fantastyka w jakiś sposób potrafi mówić o współczesności. I nie wiem, jak to ładnie spuentować, jakby okazało się, że znowu się w swojej młodości nie pomyliłem, chociaż oczywiście moja miłość do fantastyki wzięła się z jakiejś potrzeby eskapizmu, ucieczki. Od tego się zaczęło, a potem nagle, kiedy okazało się, że te kolorowe okładki skrywają absolutnie fascynujące rzeczy, którym w jakiś sposób poświęciłem życie, bo to, że ja już nie piszę fantastyki, nie znaczy, że ją przestałem cenić. Ja się na nikogo nie obraziłem, po prostu zająłem się czymś innym. No to teraz kolejne pytanie. Skoro Dukaj został mędrcem, to widzę, że pan również podąża tą drogą. Boże drogi, nie. Ja się proszę pana, nie nadaję na mędrce. Delikatnie rzecz biorąc. Otóż ostatnio Świat Książki wyjechał z serią Łukasz Orbitowski. Seria Grozy, tak, tak. Tak. Ale jak Stanisław Lem prezentuje, była taka seria. No tak, ale to nie ma nic wspólnego z byciem mędrcem, tylko raczej z próbą ożenienia jeszcze raz tego samego pod nowym szyldem. Ja bardzo się cieszę, że mogłem tę serię przygotować. Natomiast ona jest zdominowana przez tytuły, które już były wydawane w Polsce.
początkiem, zaczęło się przecież od Drakuli. I tutaj po prostu z wydawnictwem zwarliśmy szyki, żeby podsunąć jeszcze raz klasykę literatury grozy, wykorzystując nazwisko autora, który jest popularny w danym momencie. Natomiast to nie jest żadna wielka filozofia, jest to przecięcie rzeczy, które się powinny przecinać jak najczęściej, czyli dobrej zabawy, dobrego biznesu. Ale to pan wybiera. Tak. No to musi pan więcej powiedzieć. O Drakuli już pan powiedział. Mi chyba nie wolno. Szkoda. Miałem nadzieję, że troszeczkę więcej o tym projekcie porozmawiamy, bo on jest interesujący. Miałem nadzieję, że troszeczkę więcej porozmawiamy na ten temat, no ale trudno. Teraz pytanie schematyczne, ograne pewnie do bólu. Jak wygląda pański plan? Bo już wiemy, fantastyka i tak dalej. Ale plan na co? Plan dnia autora, czyli co? Piwo Comes, szklaneczka whisky, biurko, 8 godzin pracy, przerwa. Jak to u pana wygląda? W żadnym razie to tak nie wygląda. Zacznijmy od tego, że nie mam biurka. Raz w życiu miałem gabinet i okazało się, że siedzę wszędzie, tylko nie w gabinecie. Gabinety nie są dla mnie. Pamiętam, że kiedyś ktoś robił jakiś projekt pod tytułem Biurka Pisarzy, bo ludzi to jakoś interesuje, nie wiem czemu, ale tak. Może dlatego, że to jest jak gdyby jeden z niewielu przedmiotów, które w ogóle można pisarzowi przypisać. Muzycy mają gitary, plastycy mają farbki, a pisarz ma biurko. No, to się robi zdjęcia biurek. Ja się zapytałem fotografa, czy chce zrobić zdjęcie takiej podkładki pod laptopa, że jak pół leżymy, to trzymamy ją na kolanach, żeby laptop specjalnie nie ogrzewał wrażliwych części ciała. I mniej więcej takie było też to zdjęcie. Biegnąc w stronę opowieści o czymś tak fascynującym jak mój dzień, no to zaczynamy od poranku, kiedy otwieram swoje oczy i mówię brzydkie słowo, które jest moim zdaniem jedyną słuszną relacją na ten świat. Potem robię sobie kawę i powoli próbuję pogodzić się z rzeczywistością, co następuje. I wtedy zaczyna się, po śniadanku zaczyna się bolesny proces pracy twórczej. Mamy godzinę 9:00 i ta udręka zajmuje czas do wczesnego popołudnia, jak dobrze pójdzie. No to się szczęśliwie zbiega z czasem, kiedy dzieci wrócą ze szkoły, w związku z tym na nie krzyczę. Jak już pokrzyczę na dzieci, żeby się uczyły, to idę na trening. Jak skończę trening, to wracam do domu, jem obiad, kłócę się z narzeczoną, znowu krzyczę na dzieci, a potem oglądamy razem film. I tak to mniej więcej wygląda. Tu oczywiście pytał pan o zwykły dzień, a nie o dzień, w którym robię coś innego, ale tak jak gdyby moje życie jest nudne. Jeżeli to państwo chcieli usłyszeć, to nie ma w nim naprawdę niczego zajmującego w jego wymiarze codziennym. Dzisiaj jest ciekawie, bo jestem z wami. Super, to teraz przechodzimy do dania głównego, bo czas najwyższy dowiedzieć się, skąd pomysł na książkę Kult, nagrodzoną w 2019 roku, czy 20. Ja nie mam dobrej anegdoty na to, na pytanie, skąd się biorą pomysły, bo prawda jest taka, że te pomysły po prostu przychodzą do głowy. I tu może tak, bo może to się pokaże jakaś mechanika. A nie, to nie jest anegdota, cholera. Wiem, już wiem. To było tak, że mi się nie udała poprzednia książka zatytułowana Exodus. I zastanawiałem się, jak każdy człowiek, któremu się nie uda książka, co teraz powinien biedaczyna ze sobą zrobić. I zamyślę, co ze sobą zrobię, nie? I mi się przypomniało, jak w latach 90. piłem wódkę na Oławskich Działkach, miałem 18 lat czy coś koło tego i kumpel mi opowiadał właśnie o Oławskim Cudzie. I co ważne, ta przyjaźń przetrwała i przez całe swoje życie miałem jak gdyby relacje z Oławy o tym, co się dzieje, że tam zbudowali ten kościół, że pan Domański umarł, że ten kościół został przyjęty. To, co jest treścią tej książki, ja sobie w którymś momencie pan to po prostu przypomniałem, że jest taka historia i że ona mnie zawsze bawiła i ciekawiła. I sobie myślałem, kurde, bym sobie o tym napisał, nie? I następna myśl była taka, że to już jest na pewno zrobione.
Z tego względu, że mamy niesłychany rozkwit polskiego reportażu i każdy reportażysta rzuca się na każdą ciekawą historię, a przynajmniej powinien. Ja uznałem, że było coś takiego jak ta Uława, ten fenomen z dziesiątkami tysięcy pielgrzymów, z jakimś wałkiem finansowym w tle i jeszcze osadzonym w ciekawych czasach, że ktoś po prostu przyszedł, to zrobił. Nie? I okazało się, że nie. Że ten temat jest opracowany w paru reportażach gazetowych, internetowych, w krótkich formach. Potem dotarłem do jedynego długiego tekstu o Oławie i panu Domańskim, który ukazał się, proszę pana i proszę państwa, w jakimś almanachu wydawanym w mieście Oława. Czyli była to rzecz, której absolutnie nikt nie przeczytał. To napisał pan wspaniały Jurek Kamiński, a potem jak go poznałem i bardzo pomógł przy książce, to ja go usilnie namawiałem, żeby wziął ten tekst, jeszcze dopisał z 50 stron i poleciał z tym do Czarnego i wydał, bo to jest super. Ale on nie chciał tego zrobić. No i ja sobie tak, wracając do tego momentu inspiracji, pomyślałem, że to jest jak gdyby rzecz, którą mógłbym zrobić, która byłaby warta opisania. No i pojawił się oczywiście straszliwy problem, jak. No? I tutaj znowu pomógł internet, bo jest taki dziwny facet, który jest zresztą coachem, proszę bardzo, nazywa się Jordan Peterson i on jest takim dziwnym gostkiem, który wypłynął w czasach już Twittera, bo coś tam powiedział kontrowersyjnego i stał się bardzo popularny i on generalnie teraz jest takim człowiekiem, który tłumaczy ludziom, jak mają żyć, ale znalazłem jego wspaniałe wykłady biblijne. To znaczy facet nagrał ileś tam godzin swoich wykładów, z 20, który miał analizować całą Biblię, jak gdyby wiem, że przez pierwszych 5 nie doszedł do Adama i Ewy. Tak to było. I rzeczywiście te wykłady były trochę z innego porządku, pokazywały, że on jest prawdziwym naukowcem i rzucił tam myśl, która mnie zauroczyła. Mianowicie powiedział, że Biblia jest komedią, bo kończy się dobrze. I sobie pomyślałem, kurka blaszka, jeżeli Biblia jest komedią, to ja to napiszę jak komedię. I tak to mniej więcej było. No właśnie, tam jest bardzo fajny zabieg związany z samym pomysłem na narrację. Czyli bohaterem jest narrator, który nagrywa taśmy. Tak. Taśmy z bratem głównego bohatera. Tak. To takie jakieś nawiązanie do taśm Krappa, czy jakiś. Już bez przesady. To nie o to chodziło. Ale czy łatwiej w ten sposób było przekazać tą historię? Nie wiem, czy łatwiej. Wiem, że to się udało, ludziom się podoba. Ale tu chodziło o inną trochę rzecz, bo jedną z rzeczy, z którymi się zmagam, jest to, że ja jestem lepszym gadaczem niż pisarzem. I w konsekwencji czego moja praca twórcza zawsze dążyła do tego, żeby jak najlepiej tę gawędziarskość, potoczystość, sowiżdżalstwo oddać w języku literackim. No bo to nie jest problem spisać, coś popsuło czy nie popsuło. Słychać. To nie jest problem po prostu mówić to, spisać i nagrać, spisać i jest. To miał być język literacki i pomyślałem sobie, że może jak gdyby to użyję tego motywu z taśmami. Jestem duży. To się znowu wzięło z oglądania filmów w typie mokumentery, tych paradokumentów. Pomyślałem sobie, że kurde, może by zrobić takie polskie mokumentery trochę. Ja? I wymyśliłem tego Zbycha. Wymyśliłem, że byłem w tej Oławie w czasie powodzi, choć nie byłem. I w ten sposób powstała ta książka. I jeżeli jest jakaś wada tego pomysłu, to tylko taka, że ja bym najchętniej już tak pisał, wie pan, że kolejne książki pisał dokładnie w ten sam sposób z tymi taśmami, a już tego nie wolno mi zrobić, w konsekwencji czego obawiam się, że będę miał problem do końca życia z wymyślaniem kolejnych atrakcyjnych i nieszablonowych sposobów na podanie narratora i kolejnej opowieści. A jeszcze może trochę popiszę to, bo też się trochę pomęczę. Teraz bardziej osobista rzecz. Tam są w tej książce bardzo fajne określenia, na przykład Jeremiasze. Zaraz poproszę o wytłumaczenie, ale ten motyw osobisty. Otóż taki Jeremiasz docierał do mojej babci, do Sopotu,
i zawsze z pełnym podziwem patrzyłem na tą ogromną torbę pełną już wówczas kaset, ale przedtem to były zwykłe, wielokrotnie kopiowane na maszynie do pisania teksty. Czyli taki kurier przybywał do Sopotu z wieściami z Oławy. Piękne. No właśnie, i skąd ci Jeremiasze? No ja tak się domyślam, To jest cała znowu opowieść, ale chyba o to tutaj chodzi. Bo w czasie pracy przygotowawczej tej książki udałem się do Oławy, zresztą udawałem się tam wielokrotnie. I no, miałem tam wiele, wiele różnych spotkań, bo byłem właśnie u pana Jerzego Kamińskiego, który był ekspertem od objawień i udostępnił mi całe swoje archiwum. Całe archiwum udostępniła mi, przepraszam bardzo, córka wizjonera. Także dostałem ogromną pomoc, ale również udałem się na 35-lecie objawień, kiedy tak zwani Jeremiasze stawili się niezbyt licznie, bo z tych 30-50 tysięcy ludzi została może setka i to w dwóch turach. Pojechałem w koszuli zapiętej po nadgarstki, żeby dziar nie było widać, ale i tak zostałem rozpoznany jako osoba, która czegoś szuka i węszy, ale też zostałem zaakceptowany. Trochę nawet pomagałem tym ludziom, bo ich tam ksiądz brzydko potraktował, nie wpuścił ich do budynków kościelnych. Oni zostali na zewnątrz. Ja im nosiłem jakąś wodę ze studni, znaczy z takiego wodotrysku, który tam był, z czegoś takiego. To było też smutne, bo mi tam facet mówił, że on budował w ogóle te budynki kościelne. Jakaś pani mówiła, że budowała, Boże, że gotowała zupę, a teraz nie mogło tam wejść. No, to życie. I ja na nich patrzyłem i zrozumiałem, że ja nie umiem o nich myśleć źle. Że ja się za bardzo z nimi śmiać nie mogę, bo zobaczyłem coś absolutnie rozczulającego w tej dziecinnej potrzebie poszukiwania cudu. I w jakiejś takiej naiwności. Ja sobie zdaję sprawę, że ci ludzie mają swoją ciemność, że jak gdyby są bardzo zamknięci, że jest w nich nietolerancja, ale wtedy, kiedy z nimi rozmawiałem i potem, kiedy do nich pisałem, to nie umiałem w ten sposób myśleć. No a skąd się wzięli sami Jeremiasze? Ja o nich na początku pisałem jako po prostu pielgrzymi. I zorientowałem się, że w tej całej gawędzie Zbycha ci pielgrzymi bardzo sztucznie brzmią, bo takim ludziom nadaje się przezwiska. Gdy człowiek jest dziwny, to dostaje przezwisko. I tutaj jak gdyby ten Jeremiasz to nie jest trudna sprawa, no bo w ogólny sposób Jeremiasz kojarzy się z Biblią. Nie? A ponieważ wiedza Zbyszka na temat Pisma Świętego jest taka, jaka jest, no to uznałem, że jakoś tego Jeremiasza mógł wymyślić, a jakieś takie drugie dno tej ksywy, z którego Zbychu sobie nie mógł zdawać sprawę, no wynika z tych Jeremiasz, no bo Jeremiasz był prorokiem, który wieszczył zagładę, a ta książka przecież jest opowieścią o apokalipsie, konkretnie jak gdyby katastrofą małego kosmosu, którą jest rodzina Zbyszka. No i dlatego to mi mniej więcej spasowało, stąd Jeremiasze. Ale tam nie występują tylko Jeremiasze, są także Mateusze. To są Mateusze, bo to znowu to jest trochę bardziej toporne. No bo jak wiemy, Mateusz był celnikiem. Celnik w tamtejszej Palestynie to był, zdaje się, facet, który pobiera pieniądze, podatki, no ale jak gdyby nie byłem w stanie znaleźć bliższego skojarzenia ze służbą porządkową. No nie mogłem ich nazwać centurionami, bo to jest jednak, bo centurioni jednak w gruncie rzeczy, jak się popatrzy na drogę krzyżową, to można dojść do wniosku, że centurioni grali trochę w innej drużynie niż Pan Jezus. Ale mnie dręczy taka rzecz, bo wybrał Pan bardzo konkretnego bohatera, Henryka Domańskiego. Nie wiem, Pan mówi wizjoner, niektórzy powiedzieli schizmatyk. No, to jest chyba ostatnia schizma w polskim kościele. No, tak o dużo na pewno. No właśnie. Niewiele z nich zostało zresztą. Czyli jest to w sumie interesująca postać, a pan powiedział, że w sumie dziennikarze tym się praktycznie w ogóle nie interesowali. Mówiąc szczerze, ja nie potrafię tego zrozumieć. Może po prostu dlatego, że to zostało dosyć szybko zapomniane. Jak popatrzymy na daty, to cała głośność tych objawień wyciszyła się, nim tak naprawdę pojawiły się w internet w Polsce.
bo Kazimierz Domański umiera 2002 rok. Kościół przejmuje majątek, jego schedę w 2005, a wszystkie kluczowe dane są z lat 90. i 80. I to nie zostało po prostu zdigitalizowane, proszę pana. A dziennikarze są leniwi i im się nie chce tak bardzo, bardzo szperać, a też nie było chyba, ten temat nie był specjalnie przypominany. Był jakiś reportaż wyborczy, który raz na jakiś czas tam wyskakiwał i właściwie tyle. W związku z tym nikomu się nie chciało wykonać, to nie jest, wie pan, wielka praca. Bo co ja zrobiłem? Ja pojechałem do Oławy i myślałem sobie, że ja tam będę, nie wiem, 2 tygodnie. Siedział i szukał. Przychodzę do biblioteki i się pytam, czy mieliby państwo jakieś materiały o panu Domańskim. Dobrze, proszę pana, już tak. I pani mi przynosi teczkę. Co jest w tej teczce, tak mało? I co się okazało? Ktoś wybrał z tej biblioteki, wybrał i zgromadził wszystkie wycinki z prasy lokalnej i krajowej na temat Oławy Domańskiego. Ktoś to siedział i zrobił. I coś takiego nie tylko mi oszczędza tygodni pracy, ale jest dowodem, że ta teczka czekała na dziennikarza, który przyjdzie i ją znajdzie i na podstawie tej teczki mógł napisać cały reportaż. Nic więcej nie potrzebował. Tylko to, co było. Prawda? W tym momencie dziękujemy za pochwałę pracy bibliotekarza. Tak, tak, nie, ja byłem... Ja właśnie do tego zmierzałem, ale przecież nie tylko w ten sposób wygląda badanie, bo pamiętam, że któregoś poranka, może nie poranka, to była 11, późna godzina, idę sobie przez Oławę z hotelu i widzę, że w knajpie sami swoi, w pięknym słońcu, siedzą sobie starsi panowie i popijają wódeczkę. Mają tak koło 70. I sobie myślę, jak fajnie, jak miło. Zachodzę do knajpki, biorę tackę kieliszków, mówię, dzień dobry panowie, jestem Łukasz, czy mogę się do was przysiąść, nie? I z wami pobiesiadować. Zaprosili i pijemy. Ja się pytam, czy wy pamiętacie takiego Domańskiego? I opowieść na 2-3 godziny. No i to oczywiście kosztowało trochę wcześniejsze pójście spać, ale było warto. Także widzicie, dobra biblioteka, mocna wątroba i książka gotowa. Dziękujemy. Ale czytając Kult, to jest takie moje prywatne wrażenie, że czasem nie odbieram tej książki jako historii tego wizjonera, ale też w tle widzę świetnie zarysowane zmiany. Zwłaszcza w relacjach ojca z synami, jak to się zmienia. Ja miałem proce, ty masz teraz pistolet na kulki, czy coś w tym stylu. No właśnie, czy to jest zamierzony efekt, czy on jak gdyby tak sam wpadł przy okazji pisania? Bo to jest naprawdę fajny opis tych lat 80., 90., no tych najdzikszych w Polsce w sumie. No ja próbuję pisać świadomie, także miło mi, że pan zauważył efekt mojego wysiłku. A ta relacja była jak gdyby zbudowana trochę na wspomnieniu mojej własnej relacji z ojcem. Tu nie chodzi jak gdyby o temperaturę i charaktery, ale o różne, może dokładnie na przykład o to, że mój ojciec się nigdy nie nauczył komputera. Doskonale prowadził samochód, potrafił naprawić radio i był techniczny. Natomiast okazał się bezbronny już wobec pierwszego kompa, który był u nas w domu. I ja do końca jego życia mu zmieniałem godzinę w komórce. Ja by, pisząc tę książkę, myślałem o tej różnicy, prawda? I jest ten moment pod koniec, kiedy się Zbychu spotyka ze swoim dorosłym synem, i jak gdyby ten syn mu mówi, że on coś tam robi z jakimiś komputerami, i że my, jak gdyby. Ja o tym pisałem dlatego, że chciałem, żeby temu chłopakowi się udało, prawda? A jak ktoś w połowie lat 90. ostro wchodzi w informatykę, to teraz ma dobrze. A Zbychu tego nie rozumie. On już do niego, ten syn, jak gdyby widzi, że syna coś cieszy, że coś mu wychodzi, to jest zadowolony, ale nie rozumie, co się stało. Tak samo jak go przecież te załatwiły właściwie niezależne media w Polsce, prawda? Ta rodzina się roztrzaskuje w jakiś sposób przez artykuł Urbana. A ponieważ część materiałów przekazała panu rodzina. Nie przekazała, pokazała. Pokazała. I mogłem fotografować. Rozumiem, ale chodzi mi o to, czy wyłapał pan
pan, jak oni dzisiaj oceniają tę całą historię? Wie pan, to mocno w nich uderzyło. No, czy... Po pierwsze, mnie to już tak trochę nie interesowało, bo miałem swoją rodzinę wymyśloną, ale oni nie okazywali mi aż takiego zaufania. Nikt mi się tam nie zwierzał. Z jednej strony, wie pan, oni wycierpieli przez tę sytuację, no bo ława przez jakiś czas była, tutaj oczywiście się przekomarzam, pośmiewiskiem mądrzejszej części Polski. Prawda? Była polskim ciemnogrodem, tutaj tak to funkcjonowało. I na pewno na tę rodzinę spadły jakieś szykany ze strony SB, władz miasta. Ktoś im na pewno zrobił krzywdę, a z drugiej strony, jak gdyby, wie pan, przebywałem w bardzo ładnym i bardzo dużym domu, który też no, pojawił się z mistycznych inklinacji zmarłego pana Domańskiego, on go postawił. Nie? Czyli coś wygrali, coś przegrali, a teraz na tyle, jeżeli miałbym uczciwie ocenić ich stosunek, to oni deklaratywnie uważają, że ojciec i dziadek naprawdę mieli objawienia, miał objawienia i że to jest jak gdyby część naszej rodzinnej przeszłości, jak gdyby się nie wypieramy tego, ale też niewiele z tym teraz robimy. Nie? Po prostu no, tak jakby miał pan, nie wiem, no, dziadka malarza. No miał pan dziadka malarza, chłop sobie malował, kiedyś te obrazy gdzieś wisiały, a teraz to nikogo nie interesuje, to leży u nas na strychu, do widzenia. Nie? Tak to mniej więcej było, natomiast mają pamiątki po ojcu, po ojcu i po dziadku, bo tam już to chyba było mieszkanie, dom córki, a wnuczka przyszła. I te rzeczy są przechowywane, bo pokazywali mi tablice, które ksiądz, pamiątkowe, które ksiądz usunął z kościoła, które świadczyły tylko o tym, że no był ktoś taki jak Domański i ufundował razem swoim dziełem ten kościół, zbudował go. W domu jest dalej prywatna kaplica, która jest nieczynna, no ale ona jest, z tego co zauważyłem, mi tłumaczono, w pełni wyposażona do odprawiania liturgii. No i mają normalny dom tylko z kaplicą w piwnicy. W sumie w warunkach PRL-owskich tenże bohater, już teraz mieszam troszeczkę prawdziwą postać z bohaterem książkowym, ale jednak fizycznie ten kościół tam stoi. Znaczy, tak. Ten kościół w pełnej samowolce zbudował. Proszę pana, to nie jest, ale powiedzieć kościół to jest nic nie powiedzieć. To jest kawał ziemi. Tam jest, proszę pana, park, źródełko, skałka, ogrójec, droga krzyżowa na wolnym powietrzu, wielki dom pielgrzyma, ogromna plebania, garaże, jeszcze ze cztery budynki gospodarcze. To jest jak gdyby małe osiedle z zielonym areałem, który do niego przylega. I to pan Domański zbudował jako budynki rolne, jako absolutną samowolę budowlaną, a jak to zbudował, to nikt z tym nic nie mógł zrobić, no bo w Polsce, jednak Polska nie jest krajem, w którym się burzy kościoły, nawet te postawione na lewo. No. I tutaj jak gdyby jest ta rzecz, która była w jakiś sposób dla mnie ważna, bo los tej nieruchomości był taki, że wdowa po Domańskim to który moim zdaniem umarł zaszczuty przez kościół. Wdowa po Domańskim oddała to za tak zwany frajer, a kościół natychmiast, może nie natychmiast, ale zaczął stopniowo bardzo ładnie udawać, że to jest zwykła parafia, że nam się nic nie zdarzyło. I to jest jakby tutaj wracamy do tej opowieści, która była wcześniej, jak ja byłem u tych Jeremiaszy, jak ich kościół, jak ich ksiądz proboszcz nie chciał wpuścić. Tam były większe hece. Bo oni mieli święty krzyż, w sensie jak gdyby krzyż, który uczestniczył przy tych obrzędach i ponoć go ksiądz wywalił z kościoła, wynieśli go z śmietnika i przyszli po ten kościół ze swoim własnym krzyżem i było tak, że oni odprawiali drogę krzyżową
w tym parczku przed kościołem, bo tam są te, nie wiem jak to się nazywa, stacje. Są te stacje od drogi krzyżowej, a ksiądz w środku nadawał swoją mszę. To są jaja jak berety. Nie? I tak tam, jeszcze tam Matka Boża do jakiejś kobiety przyszła i było objawienie, także cuda na kiju. Dlatego polecam bardzo tę książkę. Ona to jest naprawdę dokumentuje fascynującą historię z okresu przedinternetowego. A pytanie takie, czy kult, może to jest niewłaściwe pytanie, ale mam nadzieję, że no proszę pytać. Się nie obrazi, czy otworzył drzwi do mainstreamu, z fantastyki do mainstreamu? Mi to zrobiła inna dusza, ale kult uczynił ze mnie bezcelowego autora pełną gębą, z czego korzystam i z czego się cieszę. Nie wiem, czy taką odpowiedź pan chciał usłyszeć. Tak myślałem, no na pewno ta książka otworzyła cały szereg drzwi, ale teraz pytanie, bo wspomniał pan już, że może będzie trochę fantastyki. Jaki kierunek teraz? Co pan ma na warsztacie? Ojejku, dobra, to ja jakoś tak pana... jakby to ująć w jednym zdaniu? Nie, mogą być trzy albo cztery. Dobrze jest streścić coś. Teraz skończyłem i cyzeluję szpiegowski roman z UFO. Osadzony w latach 50. Ale w PRL-u? Czy... Częściowo. To też się odbija od prawdziwej historii, ale zupełnie nieznanej, bo była taka sytuacja w Gdyni w 59 roku, kiedy młoda, piękna studentka prysnęła na zachód z kapitanem sowieckiej marynarki wojennej. Skandal jak cholera. Buchnęli motorówkę, wzięli zakładnika i zwiali. Jego potem Gieru zabiło w Wiedniu. No i to jest jak gdyby ta opowieść, która jest sensem nowej książki. Natomiast prawdy jest tym jeszcze mniej niż w historii Domańskiego. I to mi się pięknie zgrało z kolejną, jeszcze bardziej zapomnianą rzeczą, czyli Gdynią jako polskim Roswell. Gdyż wedle, może inaczej, faktem jest, że zimą 59 roku coś zleciało do basenu portowego numer 4 w Gdyni. No to coś się tam spadło, pewno satelita. Ale Japończycy w latach 90. jeszcze szukali śladów UFO. I to mi się jakoś tak ładnie zgrało, że może oni uciekli nie dlatego, że się tak bardzo kochali i chcieli zacząć nowe życie, ale może dlatego, że ten Ruski ze swojego pobliskiego okrętu zobaczył za dużo, a może nawet spotkał pasażera. To będą ciekawe historie. Ale zaczęliśmy od tego czarnego kołcza i zanim oddam autora w ręce publiczności, bo mam nadzieję, że publiczność zada jakieś fajne pytania, jak wpływają na współczesnego pisarza właśnie media społecznościowe? Czarny kołcz jest... Źle. Uważam, że mnie to psuje, ale jak gdyby od tego już nie ma odwrotu. No, jak to pan wdepniesz, to... Już trzeba w tym być, prawda? Bo nie można w tym być trochę. No jak już mam tego Facebooka, to muszę używać Facebooka, bo jak gdyby nieużywany Facebook jest jeszcze gorszy niż brak Facebooka. W związku z tym ja w to wszedłem, natomiast czasem złoszczę się o to, że pielęgnuję narcyzm, bo na tym trochę polega używanie mediów społecznościowych. Kołcz jest przecież narcystyczny. I ja mam wrażenie, że to jest tak trochę jak pies Pawłowa, że człowiek się namęczy pisząc książkę i nie wiadomo, co z tego będzie, a jak wrzuci śmieszny filmik albo napisze zaangażowany społecznie post, to lecą te lajki. Prawda? I z jednej strony może to czemuś służy, prawda? Bo ja wszystko, co ja mogę robić, to ja staram się, żeby te moje media społecznościowe, nie chcę, żeby są mądre, bo to jest za dużo, ale żeby one były o czymś, żeby to nie było całkiem na próżno. Nie wiem, no czasem wrzucę zdjęcie kota, ale... Dużo lajków. Proszę? Dużo lajków. Właśnie nie. Natomiast, no... Nie wiem, jak to ładnie ująć. No, przede wszystkim staram się dostarczać tam własnych treści. No, ja bardzo mało udostępniam, bardzo mało, nie wrzucam śmiesznych obrazków, takich rzeczy. U mnie państwo znajdą głównie własne treści, choć czasem to są oczywiście pierdoły, no i w ten sposób
usiłuje zawrzeć bardzo prosty deal ze światem internetu. To znaczy, ja wam dam trochę fajnych rzeczy, a wy mnie za to kochajcie. No tak to wygląda. W sumie racja. Czy może ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie autorowi, bo jest okazja. Chciałbym jeszcze zapytać, bo zwróciła mi opinię, że nie wyszła Panu poprzednia książka, z czym się osobiście nie zgadzamy. Chciałem zapytać, co się Panu w tej książce nie podoba, czy to Pańska opinia, czy krytykowa była taka sprzedana. A drugie pytanie, chciałbym zweryfikować tą anegdotę, którą mi przydałem, że podobno bardzo często mylono Pana, albo brano Pana za opinię, że jeszcze Pana Cardona. Rzeczywiście były takie wydarzenia, a przede wszystkim o to, jak wygląda przyjaźń między dwoma utalentowanymi młodymi pisarzami. My już jesteśmy młodzi, panie. Okay. Ale utalentowani w dalszym ciągu, czy wy ze sobą, nie wiem, się inspirujecie, nakręcacie, konkurujecie i jak to się w ogóle wszystko zaczęło, bo próbowałem gdzieś znaleźć, od czego się zaczęła ta wasza przyjaźń, bo ona jest wieloletnia, tam jeszcze Witrzostak chyba w to wchodzi, prawda? Tak. No od czego się zaczęło, jak to wygląda i na czym, właśnie jak wygląda taka przyjaźń utalentowanych, podkreślam, i młodych wciąż pisarzy? Zacznę od pierwszej rzeczy. To nie jest tak, że mnie brali, znaczy mnie w jakiś sposób brali za ochroniarza Twardocha, ale w dawnych czasach, naprawdę dawnych czasach, kiedy Szczepan był nominowany, czy też odbierał nagrodę Mackiewicza, to ja się wbiłem na krzywy ryj tam na imprezę i rzeczywiście wszystkim mówiłem, że jestem jego gorylem. Ludzie uwierzyli natychmiast, nie? Ale to było 10 lat temu, jakoś tak, nawet może jeszcze dawniej. A ta przyjaźń, proszę pana, zaczęła się od nieszczęścia, od smutku i zgryzoty. Mianowicie byliśmy młodymi pisarzami, którzy tkwili w środowisku fantastycznym i nikt nas nie czytał. I jeszcze byliśmy w jakiś sposób dziwni, bo nie mieliśmy tej czysto fantastycznej formacji. Nie? Kochaliśmy fantastykę, ale na nasze, jak gdyby to, czym byliśmy i nasze zainteresowania nie zawierały się w fantastyczności, tylko miały mnóstwo innych dziwnych odgałęzień, a ponieważ nikt nas nie kochał, nikt nas nie lubi, nikt nas nie czytał, no to polubiliśmy, pokochaliśmy i czytaliśmy siebie sami, nie? I najpierw jemu wystrzeliło, potem mnie i jakoś ta przyjaźń się utrzymała. Ona, wie pan, jeżeli pan mi o to pytał, ona się zasadza na miłości, zasadza się na szacunku i na wspólnych zainteresowaniach. To znaczy, my gadamy głównie o sporcie, o dziewczynach, o alkoholu i śmiejemy się z ludzi. I ja wróżę, myślę, że będziemy się przyjaźnić tak długo, aż któryś z nas nie odprowadzi drugiego na cmentarz. No. A jeżeli chodzi o Exodus. Wie pan co, ja włożyłem w tę książkę całe serce i ma pan rację, ona nie poszła w sensie komercyjnym, ale tak jak na nią patrzę, to ona, ludzie mi mówili jak gdyby, że ona jest za długa i nudnawa, że ona jest ciężka, że ona jest trudna, a ja chcę pisać książki mądre, piękne, ale błyskotliwe, a ona nie jest błyskotliwa. Wie pan, Exodus nie jest sexy. Jest dobrą książką, ja tak sądzę, ale nie ma jak gdyby tego błysku wyjątkowości. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu kolejna książka smutnego pisarza. Tych książek smutnego pisarza mamy już dosyć, aczkolwiek wie pan, ja też uważam, że jak gdyby moje doły literackie są i tak nieosiągalne dla 90% innych autorów. Także proszę mnie nie brać za człowieka nazwy skromnego. Dziękuję. Proszę, śmiało. Kult jest swego rodzaju książką biblijną. Zaczyna się objawieniem, słowo zostało przekazane, w dużym uproszczeniu, a kończy się apokalipsą, czyli tak naprawdę powodzią. No tak. Świadome założenie. Tak, oczywiście. No, to była, to w jakim, wie pan, no, to jest trochę Ewangelia według Spiknewa. No, taki był zamysł. Nie? A Heniu jest trochę Jezusowy. To jest jak gdyby, ja nie chcę tutaj stworzyć wrażenia, że napisałem Biblię na nowo, bo też nie o to mi chodziło, bo chciałem napisać po prostu o ludziach, o Zbychu, o tym, co robi z nami rządza, o miłości do żony, o miłości do dzieci, miłości do brata, o świecie, o tych wszystkich ważnych rzeczach, a niekoniecznie o tym i o tym jak... dobra. A ta Biblia się tak trochę to poniosło, nie? Ten...
tę książkę. Ona, ta klamra się po prostu przydała. Ja jeszcze wrócę do fantastyki. Chciałbym poprosić o nie o te książki ze świata książki, które będą, czyli tą serię Grozy, ale co by pan polecił? Bo już usłyszeliśmy, King, dobra, dla młodzieży. Faktycznie, Miasteczko Salem jest ewidentnie dla młodzieży. Ale ulubione książki fantastyczne, jest tego strasznie, strasznie dużo. Ja tutaj państwa zaganam po prostu, więc może podam parę przykładów. Jest taki fantastyczny facet, który nazywa się Dan Simmons. Jego najsłynniejszą książką jest Hyperion. Niedługo państwo o tym usłyszą, bo to zdaje się ekranizują i będzie. To jest jak gdyby pięcioksiąg, czy tam wieloksiąg, pierwsza księga jest najlepsza. I facet jest o tyle cudowny, że nie trzyma się jednego tematu, ale rypie w różnych konwencjach. On pisze horrory, on pisze science fiction, on napisał jakąś w ogóle wersję na temat Iliady czy czegoś, tego nie czytałem, jakąś w ogóle właściwie realistyczną księgę o alpinistach, jakieś wyjście na jakąś górę, która ma 800 stron. Mogą go państwo znać z serialu Terror. Był taki serial Terror nakręcony bodajże dla HBO i o tym, jak dwa statki uwięzły sobie w lodzie gdzieś tam na Morzu Północnym. Historia jest prawdziwa. Tak. Morzu Arktycznym, ale to, co jest w tle tej książki, to rzeczywiście tak, jest... Tak, i Simmons to przepięknie napisał i zawsze jak wychodzi kolejna kobyła Simmonsa, to ja pędzę i to kupuję. Jest taki autor przedziwny, który nazywa się Gene Wolfe. Wydał kolejny cykl, to się nazywał Księga Długiego Słońca. Jest to facet przedziwny, bo on jest tak mądry i tak trudny, że ja go nie rozumiem, ale jednocześnie tak przepięknie pisze, że ja czytam te książki z zachwytu, chociaż nic z nich nie wiem. Coś wspaniałego. Teraz się zatkałem. Simmons Wolfe i zapomniałem, ale drogi Zbigniewie, który tam siedzisz, jak się nazywał facet, który napisał Kwiaty dla Agerona? No właśnie, bo to jest jedyna książka chłopa. Dobrze, to jeszcze była przepiękna kartyczka dla Leibowica, Waltera Millera Juniora. Tak. Tak, i może teraz pojadę znowu reklamą, ale nie mam za to żadnych pieniędzy. Otóż wydawnictwo Rebis upublicznia taką żelazną, wspaniałą klasykę zachodniej fantastyki. Tam jest, nie wiem, Robert Heinlein, Obcy w obcym kraju, właśnie Kwiaty dla Galerona, Arthur C. Clarke i wiele innych wspaniałych tytułów. I to jest jak gdyby... Daniel Case, tak? Też chyba jego jedyna książka. A nawet jak nie napisał tej jednej, to ta jedna jest wspaniała. Jest to cudowna w ogóle. Gdyby on to teraz wydał, to by wszyscy krytycy głównonurtowi mu dali Bookera, może i Nobla. Ale że wydał to w nurcie fantastycznym, to książka przepadła. Jest to opowieść o upośledzonym intelektualnie chłopaku, który wskutek jakiejś interwencji naukowej czy tam czegoś tam zwiększa swoją inteligencję do poziomu geniusza, a potem wskutek jakiegoś kłopotu to znowu zaczyna spadać do tego poziomu, który był, przy czym to jest napisane z jego wnętrza. I facet był w stanie napisać książkę, która zaczyna się od narracji pełnej błędów, potknięć, która jest raportem z bardzo prostego umysłu, potem jest w stanie pisać jak geniusz, a potem mu znowu zjeżdża. Wspaniała i jedyna w swoim rodzaju książka. Także wymieniłem już cztery. Bardzo się cieszę, że tak zareklamowaliśmy fantastykę. Ja bym jeszcze zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania? Sekunda. Ale mamy transmisję, także nie wiem. Pierwsza sprawa to jest, jak pan wspomina swoją przygodę z Telewizją Polską. Druga sprawa to, czytałem pana kilka książek, z pierwszą też spotkałem się ze Święty Wrocław, potem na mnie zrobiła wrażenie bardzo książka Inna dusza, no i niedawno skończyłem Kult.
tym, że najbardziej mi się podobał, podobała mi się książka właśnie Inna dusza. Chodziłem po Bydgoszczy razem z tym bohaterem. Tym bardziej, że nie jestem z Bydgoszczy, byłem tam za 2-3 razy, ale bardzo mi się to podobało. I trzecia sprawa, to wspominał pan o przyjaźni z panem Twardochem. 2 dni temu miałem okazję być na takim spotkaniu właśnie z panem Szczepanem i muszę powiedzieć, że pan to jest ogniem, a Szczepan to woda. Wie pan, ale jak do whisky dorzucimy lodu, to jest akurat. Ale pytanie o Telewizję Polską. Więc ja powiem w ten sposób. Wspominam cudownie. Uważam, że to była, jeżeli idzie o całą moją karierę zawodową, to była najpiękniejsza przygoda, jaka mi się zdarzyła. I mało tego, ja uważam, że robiłem rzeczy potrzebne. I bardzo żałuję, że sprawy w Telewizji Polskiej, w TVP Kultura obrały taki obrót, że aby pozostać człowiekiem o umiarkowanie zbrukanym sumieniu, musiałem po prostu odejść. Nie? Po prostu nie dało się tam pracować na tych zasadach, na których ja chciałem. Do tego pojawił się, po prostu w ciągu paru lat TVP Kultura zmieniła się tak drastycznie, że dalsza praca na w pełni wolności twórczej, którą otrzymałem na początku, nie była możliwa. W związku z tym ta przygoda dobiegła końca. Natomiast gdyby pan w tym momencie się mnie zapytał, Łukasz, co wolisz? Czy mieć w tym momencie program w prime time na TVN-ie, albo żeby wróciła ta TVP Kultura, w której ty zaczynałeś, ja natychmiast nawracam, bo poznawałem fantastycznych ludzi, miałem cudowną ekipę i tęsknię za tym. I żałuję, że po prostu czasy się tak spieprzyły, że już nie można tam pracować z czystym sumieniem. No. Zresztą moja ekipa też już się wykruszyła. No proszę pana, ja nie jestem taki optymistą, nie będą żyć do końca świata. Ale jakie było drugie pytanie o Inną duszę? Ale co z Inną duszą? Bo jakby pan zreferował swój ciepły stosunek do tej książki, ale nie wiem, jakiego komentarza mam udzielić. Bo tam jeszcze został spektakl zrobiony. Nigdy go nie widziałem. No właśnie, chciałbym powiedzieć, czy dużo wykorzystali z tego, co pan tam. Ale ja tego spektaklu nigdy nie widziałem. Ja już, wie pan, mówiąc powiem szczerze, w jakiś sposób dotarły do mnie. Może tak, ja miałem już dosyć Innej duszy. Ja mam świadomość też, że ta książka uderzyła w jakoś w rodziny ofiar, że rozdrapała rany. Jej sukces rozdrapał rany. W związku z tym ja ją oczywiście wznowię, ją dalej będę sprzedawał, bo to jest moja praca, ale ja już się nie cieszę sukcesami Innej duszy, jakie by nie były. A też mam taką zasadę, że jeżeli tylko mogę, to nie oglądam rzeczy, które w jakiś sposób wynikły z mojej twórczości. Na przykład pytał pan o programy telewizyjne swoje. Widziałem może ze 4. Nie wiem. Nie, napisałem parę słuchowisk, nie słyszałem żadnego. Nie wiem, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje. Czy pytania mamy załatwione, tak? Dziękuję panu. Tu mamy jeszcze, bo jeżeli nie. Proszę. Tak w nawiązaniu, co pan teraz mówił, ale jeszcze wracając do tego Hyperiona, bo tego Hyperiona będzie niestety Bradley Cooper ekranizował, więc nie należy się spodziewać chyba jakiegoś wielkiego hitu. Więc przy okazji chciałem zapytać po pierwsze o pańską opinię, jeżeli już pan oczywiście widział Dune'y Villeneuve'a. A po drugie, skoro pan mówi, że nie ogląda pan swoich prac i tak dalej, czy były jakieś pomysły ekranizacji serialowej bądź też filmowej którejś z pańskich powieści, a jeśli jeszcze nie, to którą na przykład uważałby pan za taką najlepszą do zekranizowania? Ja mam serial w Kanal Plusie, nazywa się Marno i tam jak gdyby napisaliśmy z kolegą scenariusz do odcinków. Jakoś tam to mielą, może to zrobią, może nie zrobią. Także tak wygląda kwestia moich projektów filmowo-serialowych. Postaram się w przyszłym roku zacząć pracę nad horrorem.
pewna młoda reżyserka jest zainteresowana ekranizacją Chodź ze mną, czyli tej książki, która teraz powstaje, ale jak to nakręcić, to ja nie wiem. I chyba właśnie jak to nakręcić, to ja nie wiem, dotyka też większości moich książek, gdyż one są niesłychanie drogie. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli pan czytał, a jak pan nie czytał, to sobie proszę nie wyobrażać, jak by wyglądało technicznie nakręcenie kultu, co oni w tych pielgrzymów 30 tysięcy w CDI-u zrobią, z czego oni zrobią tę starą oławę, ten PRL, te lata 90. To jest książka, która się ciągnie przez 15 lat. No to zbudują nawet scenografię do 83 roku, ściągną cholerne nyski i tak dalej, a za chwilę będzie trzeba robić lata 90. To jest jak gdyby drogi jak diabli. A jeszcze do tego dochodzi jak gdyby moje zaangażowanie we własne produkcje filmowe, które odkąd pamiętam wyraża się w nic nie robieniu. To znaczy ja uważam, że jestem tak wspaniałym autorem, że filmowcy mają do mnie przyjść i bardzo by mnie prosić, żeby mogli za wielkie pieniądze kupić moją książkę, niestety nie przychodzą. I jak gdyby brak ekranizacji moich rzeczy jest wynikiem po prostu zaniedbania z mojej strony. A Wilku do pana przyszedł, żeby pana narysować w komiksie, czy to wynikło? Ale ktoś tam przychodzi, tylko to nic z tego nie wychodzi, jeżeli chodzi o filmy. No ale został pan bohaterem komiksu, prawda? Jako tak, Łukasz jako Orbitowski. Zostałem bohaterem Wilka, mam swój kadr Wilku, w związku z tym mogę już umrzeć. I się bardzo z tego ucieszyłem, jest mi bardzo miło, bo jak gdyby Wilku nawiązywał do Czarnego Kołcza, a w jakiś sposób Czarny Kołcz jest wynikiem tego poczucia humoru, które było kształtowane przez Wilka. Także myśmy sobie przez tę śmieszną karykaturę po prostu porozmawiali ze sobą i była to jedna z milszych rzeczy, która mnie spotkała w tym roku. No i tak. To jeszcze o tą Dziunę chciałem dopytać. O co? O tą Dziunę. Czy widział pan już ekranizację Wilnewa i jak pan ocenia? A, Dziuna, taką? Dziuna. Nie mam tu dobrej odpowiedzi, gdyż ten film mi się niesłychanie podobał. To znaczy jestem nim zachwycony 10/10 i właściwie nie wiem czego można by od tego filmu chcieć więcej. On jest piękny wizualnie, naiwny w dobrym sensie. Owszem, bohaterowie są może niezbyt wyszukani, ale to jest jak gdyby cecha tego rodzaju kina. No jak weźmiemy Władcę Pierścienia albo Gwiezdne Wojny, to tam jest jak gdyby ten typ charakteru, to jest historia campbellowska, no to są... To nie jest trawestacja, to jest kino heroiczne w jakiś sposób, w sensie opowieści. I ja po prostu na to jeszcze raz pójdę do kina, kocham ten film. Tak samo jak w ogóle bardzo cenię tego reżysera, odkąd zaczął i jego wczesne filmy takie jak Labirynt, czy przede wszystkim The Enemy. Kolejny film, którego nie rozumiem. To jest film jak książki Gina Wolfa. Nic nie rozumiem, ale się zachwycam. The Enemy to jest rzecz, którą też oglądam wielokrotnie, do której wracam i moim zdaniem Denis Villeneuve, nie potrafię wymówić tego nazwiska, Villeneuve, coś takiego, jest to jednym z najwybitniejszych współczesnych żyjących reżyserów. Wspaniały gość. Czyli zapraszamy do kina. A na tym nasze spotkanie zakończymy. Podziękujemy panu Łukaszowi, ale pan Łukasz jeszcze, jeżeli macie państwo egzemplarze książek, będzie podpisywał i będzie wtedy okazja mniej wstydliwie. Tak. Tylko moje pytanie brzmi, jak to zrobimy, bo przecież państwo nie będą się wydrapywali tutaj po tych schodkach. Jest tam na ten fantastycznie. Tak. Wyjdziemy do galerii. Dobrze, i tam będziemy. Wchodźmy do galerii. Dobrze, dziękujemy bardzo.